Wjechaliśmy pod ATM Studio. Nie ma problemu z parkingiem. Wjazd udało się ogarnąć jest po lewej stronie. Bardzo sprawnie. Już bałem się, że pomyliliśmy halę, ale podobno wszystko w porządku. A już dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Były tu zawody. No. Maselmania? Maselmania tu była. Tu staliśmy z Sakerem, pamiętam teraz. Tu staliśmy i pytaliśmy się, jak weszło ładowanie Rapid. Jak Rapid wszedł. I jak wszedł? Wszedł bardzo dobrze, ale to Saker musi ocenić. Ochrony dzisiaj tyle, chyba będą dymy, co? No ja planuję coś odwalić. Ile można być grzecznym, ile razy można zdrabiać słowa. Czas się odpalić. A, bo były też komentarze, że Robert zdrabnia słowo walka, to mówi waleczka. No. To ja coś tam to mnie jeszcze tak nie bawi, jak Robert mówi, że coś tam, oj, brzuszek mnie boli. Chłop 100 kilo, idzie się naparzać, brzuszek mnie boli. Ja widziałem komentarz, czy tylko mnie tak wkurwia, jak Robul mówi waleczka? No dokładnie. Jak tam nastroje wszędzie? Nie wiem, tak po prostu. Już dzisiaj wieczorem tak zajdzie całe ciśnienie, tak. Już teraz tylko bójka. Tak już teraz czysto przyjemne. No. Siemaneczko Armio, już 4 czerwca widzimy się na gali Hilux 3 i zapraszam do korzystania z mojego reflinku, który znajdziecie w opisie filmu. Wierzę, że w Armii jest prawdziwa siła i najwięcej pay-per-view nabijemy. Ale chociaż fajnie, czytałem komentarze, że ekipa WK musi być na każdej gali, nie? Gdzieś tam na YouTubie, że po prostu musi być tutaj podzielone. Będzie jeszcze ta i kolejna, nie? Robur. No taki jest plan. No. Zobaczymy. Sobota o 24. O, coś tam przegrałeś, że powinieneś wygrać i tak dalej. Tak naprawdę nie jest. Szacunek jest za to, że wychodzi się do klatki, bo cała to otoczka, bo jak było to w Krakowie, zajebiście odebrali mnie w Krakowie. Nie, no hardcore to się to Deniska. Troszkę. Robur? Ja? Robur. Tak. Jesteś gotowy. No. Jak tam? Przed wyjściem? Stres jest. Zimno mi, ciepło. Nie dziwię mu się. Nie mogę, nie. Nie dziwię mu się. Wcale mu się nie dziwię. Nie wiem, co mam dalej zrobić. Chyba wiesz, zakręć w swoim rumie. A jego przeciwnikiem w tym bardzo ciężkim pojedynku będzie Robert Robur Ozechowski! Czy w ogóle zakładasz jakąkolwiek ewentualność na swoim, nie wiem, nienawiść do tamtego Foxa, żebyś się na niego mógł zirytować, czy raczej no to jest taki człowiek, który nigdy nie zajdzie za skórę? Myślę, że jest taką osobą, która nigdy nie zajdzie mi za skórę. Zawsze będzie kulturka i ta dobra krew między nami, ale w oktagonie no będzie ta złość i potrafię nastawić się tak psychicznie, żeby to był naprawdę fajny pojedynek i żeby zrobić show. Tam nie będziemy się głaskać w tej pracy, wiadomo. Pytanie do panu, czy poprzez te przygotowania do walki w jakiś sposób mniej ćwiczycie na siłowni? Ja zdecydowanie. Jak robię na przykład 4-5 treningów w tygodniu, no to zeszło na drugi plan i robię maksymalnie 2 treningi bardzo okrojone siłowe, a no wiadomo, na korzyść treningów MMA, gdzie powiedzmy z 2-3 w tygodniu
zrobiło się ich 8. Jeżeli chodzi o masę, ale nie o wzrost. Dobra. Jak tam robór? No tam, spoko było tam. No. Już tam tylko się stawić w hotelu w czwartek, później tam trening medialny, to sekundka. Więc git. Już ważne, że już będziemy w Gdańsku. Fajnie. Kurde, tyle włożyłem serca, żeby był jakiś dymik, nawet Denis się nie bił. Tak? Dziękuję. No, nagrywamy ujęcia do trailera na górze, jak pije Energola. Bardzo fajnie, że możemy ogólnie to pokazać. Gdzieś tam dzik się przebija. Właśnie to bardzo ogólnie doceniam. Teraz lecimy chyba zrobić walkę z cieniem i jakieś podciąganie. To będzie tam do nuty. Nie znam szczegółów ogólnie, ale czekam z niecierpliwością. Nie odjebało mnie jeszcze. Tak jest. Zrobimy jeszcze podciąganie, co? No. Yeah, it's beautiful. Dziękuję. Ale czasami jak będzie wam smutno, przypomnijcie sobie o tym komentarzu, że ludzie chuja się znają, a się wypowiadają. Można trafić na komentarze w internecie, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Czy to jest zgodne z nami, że są przekleństwa? Tak czy nie? No jest zgodne z nami. Czy obrażamy osobę, która powiedziała, że na początku mamy cenzurę w przekleństwach? Czy coś zrobiliśmy z jego życiem, czy go obraziliśmy? Nie. Czyli wrzucamy to do po prostu, że to nie ma co na to patrzeć i jedziemy, nie? No jak Superman, nie? No. Zakładał tylko opaskę na oczy, już nikt nie wiedział, kurwa, kim on jest. Okulary. Ale w tych starszych w komiksach miał jeszcze tą paczkę taką chyba. Taki stary. No. I Robert podchodzi i wiesz. Dzień dobry. Proszę, no to jest Batman, nie?